jest bezpośrednio wybierany przez prawie 500 000 ludzi w 27 krajach. Parlament Europejski, bo właśnie o nim mowa, to jedna z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Jacek Żukowski, witam w pierwszym odcinku magazynu Europarlamentu. Przez najbliższe 6 miesięcy będziemy informować Państwa o najważniejszych wydarzeniach w Brukseli i Strasburgu. Na stałe pracuje tam nasza ekipa reporterska. Dziś w programie zobaczą Państwo m.in. wywiad z profesorem Jerzym Buzkiem, byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Dowiedzą się nieco więcej o historii tej instytucji. Pokażemy także kilka ciekawostek z nią związanych. Serdecznie zapraszam. Rada Europejska nie uzgodniła wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Podczas szczytu w Brukseli o kolejnym budżecie wspólnoty rozmawiali szefowie 27 krajów. Różnice dotyczące planowania wydatków były jednak zbyt duże. Wieloletnie ramy finansowe to dokument przyjmowany przez Unię Europejską co 7 lat. Jest to porozumienie zawierane przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską, aby usprawnić procedurę uchwalania budżetu. Gdyby przyjęto pierwszą propozycję, Polska otrzymałaby w przeciągu 7 lat 74 miliardy euro. Kultura jest niezbędnym elementem wzmacniającym transformację polityczną i ekonomiczną poszczególnych państw. Potrzebne jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, a także realizacja konkretnych projektów w tej sferze. To główne wnioski konferencji Dni Partnerstwa Wschodniego, organizowanej w Brukseli przez Dom Polski Wschodniej wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Adama Mickiewicza. Sprawa wieloletnich ram finansowych zdominowała także sesję plenarną Komitetu Regionów. José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, przedstawił wyniki posiedzenia Rady Europejskiej. Wieloletnie ramy finansowe są bardzo ważne dla poszczególnych regionów. Umożliwiają lepsze planowanie strategii rozwoju, a zwłaszcza określenie tzw. smart specializations, czyli specjalizacji województw opartych na wiedzy i innowacyjnych rozwiązaniach. Skłaniamy się i wszyscy pracujący przy strategii skłaniają się do tego, ażeby to były trzy podstawowe specjalizacje, a mianowicie coś, co nazywa się roboczo water economy, czyli wszystko to, co jest związane z wodą. Drugą specjalizacją jest żywność wysokiej jakości. Trzecią specjalizacją to jest drewno i meblarstwo. Trzy, że tak powiem, podstawowe obszary. Pierwszy to jest bioekonomia, drugi to jest wszystko to, co jest związane z energetyką, z kopalinami, gaz łupkowy. Województwo lubelskie, mało kto o tym wie, stoi na węglu kamiennym, ale także to jest specjalizacja związana z kwestiami informatycznymi. W Brukseli pracowały także komitety Parlamentu Europejskiego. Jednym z najważniejszych wydarzeń były otwarte dla publiczności wystąpienia dotyczące współpracy Turcji z Unią Europejską. Przed Komitetem do Spraw Polityki Zagranicznej zaprezentowano najważniejsze założenia polityki międzynarodowej tego kraju. Turcja jest jednym z ważniejszych państw w rejonie Bliskiego Wschodu. Od 1987 roku trwa proces negocjacyjny dotyczący akcesji tego kraju do Unii Europejskiej. Rola parlamentu zmieniała się wraz z kolejnymi traktatami przyjmowanymi przez wspólnoty europejskie. Rosło jego znaczenie, liczba europosłów oraz liczba obszarów prawa, którymi się zajmował. Przyjrzyjmy się historii Parlamentu Europejskiego. Europa zjednoczona, bez wojen, bez granic i ze wspólnym rynkiem. To było marzenie polityków po II wojnie światowej. To nie ruch partii, ale ruch ludzi. Nie możemy mierzyć niżej niż Unia Europy jako całość i patrzymy w przyszłość, mając przekonanie, że taka Unia zostanie osiągnięta. Historia Parlamentu Europejskiego jest ściśle związana z historią Unii Europejskiej. Już od początku integracji widziano potrzebę współpracy parlamentów krajowych na poziomie europejskim. W 1952 roku powołano do życia Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, liczące 78 członków. Jego pierwszym przewodniczącym został Paul-Henri Spaak. W 1958 roku powołano nowe Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Obejmowało ono trzy instytucje poprzedzające utworzenie Unii Europejskiej, Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a także powołane w 1957 roku na mocy traktatu w Rzymie Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Instytucje te zostały założone przez sześć krajów uznawanych obecnie za członków założycieli Unii Europejskiej: Francję, Niemcy, Belgię, Holandię i Luksemburg.
142 członków Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego po raz pierwszy zebrało się w Strasburgu. Jego przewodniczącym został wybrany Robert Schuman. Sama nazwa Parlament Europejski została przyjęta przez zgromadzenie w 1962 roku i jest używana do dziś. W 1973 roku wspólnota poszerzyła się o Irlandię, Danię oraz Wielką Brytanię. Zwiększeniu uległa także liczba posłów. Początkowo członkowie Parlamentu Europejskiego byli wybierani przez parlamenty krajów członkowskich i pełnili niejako podwójną funkcję posłów parlamentów narodowego i europejskiego. Pierwsze bezpośrednie wybory odbyły się w 1979 roku. Były poprzedzone dużą kampanią informacyjną w państwach członkowskich. W 9 krajach wybierano 410 posłów. Frekwencja wyniosła nieco ponad 60% uprawnionych obywateli, co w tamtych czasach było dość niskim wynikiem. Pierwszą przewodniczącą bezpośrednio wybieranego parlamentu została francuska Simone Veil. Przyjęcie nowych krajów w skład wspólnoty automatycznie oznaczało zwiększenie liczebności posłów do Parlamentu Europejskiego. W 1981 roku dokonano akcesji Grecji, a 5 lat później Portugalii wraz z Hiszpanią. Znana nam dziś Unia Europejska powstała w 1993 roku, kiedy to wszedł w życie traktat z Maastricht. Nowa instytucja zastąpiła trzy do tej pory istniejące europejskie wspólnoty – gospodarczą, węgla i stali oraz energii atomowej. Dało to impuls kolejnemu rozszerzeniu. W 1995 roku członkami Unii Europejskiej zostały Austria, Szwecja oraz Finlandia. Największe rozszerzenie miało miejsce w 2004 roku, kiedy to do Unii wstąpiło aż 10 nowych krajów, w tym Polska. 3 lata później do tego grona dołączyły także Rumunia i Bułgaria. Obecnie Unia Europejska liczy więc 27 państw członkowskich. Są one reprezentowane w Parlamencie Europejskim przez 754 posłów. Rola Parlamentu Europejskiego zmieniała się i rozszerzała wraz z przyjmowaniem poszczególnych traktatów przez państwa członkowskie. Od 1975 roku Parlament ma prawo do kontrolowania sprawozdań finansowych Unii Europejskiej na zakończenie każdego roku oraz do sprawdzania, czy Komisja Europejska racjonalnie i prawidłowo wykorzystała budżet Unii. Od 1986 roku jego zgoda jest wymagana przy przystąpieniu nowego państwa do wspólnoty. Traktat z Amsterdamu z 1997 roku zapewnił parlamentowi znacznie silniejszą pozycję w procesie stanowienia prawa w wielu dziedzinach, takich jak ochrona konsumenta, możliwość podejmowania legalnej pracy w innym kraju czy ochrona środowiska naturalnego. Ostatni z traktatów został podpisany w Lizbonie i wszedł w życie w grudniu 2009 roku. Poszerza uprawnienia Parlamentu Europejskiego w zakresie współstanowienia prawa oraz ustalania budżetu. Nadaje kluczową rolę w wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej. Kadencja Parlamentu Europejskiego trwa 5 lat. Ostatnie wybory odbyły się w 2009 roku. Po raz pierwszy w historii przewodniczącym Parlamentu Europejskiego został Polak profesor Jerzy Buzek, który pełnił tę funkcję przez 2,5 roku. Jego następcą i obecnym przewodniczącym został Niemiec Martin Schulz. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest człowiek, który pełnił najważniejsze funkcje w Polsce i Europie. Przez 4 lata był premierem naszego kraju, od 2004 roku jest europosłem, a w 2009 roku został wybrany przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Profesor Jerzy Buzek. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze. Parlament Europejski to jest jedna z trzech najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, razem z Komisją i Radą Europejską, natomiast jedyną, która jest wybierana w wyborach bezpośrednich. Jakie to ma znaczenie dla samego Parlamentu, ale i dla całej Unii? No to jest ta demokratyczna reprezentacja. Parlament, tak jak Parlament w Polsce, Sejm i Senat, wybierani bezpośrednio przez obywateli, a potem dopiero Sejm wybiera rząd, premiera. Prezydenta także wybieramy w bezpośrednich wyborach. W Unii Europejskiej wybiera się tylko parlament. Żadne inne instytucje ani osoby nie są wybierane w bezpośrednich wyborach przez wszystkich Europejczyków, 500 milionów obywateli. To się zaczęło w 1952 roku, a więc 60 lat temu, ale wtedy jeszcze nie było takich bezpośrednich wyborów. Po prostu do parlamentu, tak zwanej wspólnoty węgla i stali, bo tak się wtedy nazywała
ta dawniejsza Unia, to byli delegowani ludzie z parlamentów krajowych. Podobnie 10 lat później, jak już była nazwa Parlament Europejski, powstały takie wspólnoty gospodarcze. To było coś więcej niż wspólnota węgla i stali. To także było delegowanie z parlamentów krajowych do Parlamentu Europejskiego. Dopiero w 1979 roku, a więc wiele lat po powstaniu tego wspólnego parlamentu, parlament został decyzją państw członkowskich wybierany bezpośrednio w bezpośrednich wyborach. A więc stosunkowo niedawno, bo zaledwie 30 kilka lat, mamy takie prawdziwe, demokratyczne wybory do Parlamentu Europejskiego. No i wtedy przewodniczącym została po raz pierwszy kobieta, jedna z dwóch przewodniczących do tej pory. Natomiast 30 lat musieliśmy czekać i na zjednoczenie Europy, i na to, aby człowiek zza wschodniej kurtyny tej żelaznej został przewodniczącym. I to pana rolę, jakie to ma znaczenie symboliczne, czy i dla pana, i dla kraju, to też jest taki symbol tego, że znaczenie Polski rośnie i w Europie, i w Unii Europejskiej. No, mam taką nadzieję, bo wszyscy o tym mówili. W czasie, gdy byłem przewodniczący, gdy mnie wybierano, było też tak, że kiedyś, jeszcze kilka lat temu, 4-5 lat temu, był taki podział na stare i nowe państwa członkowskie. Muszę powiedzieć, że teraz w ogóle nikt o tym nie mówi. Może jeszcze Bułgaria i Rumunia, które weszły 3 lata później do Unii, to są takie trochę nowe państwa, ale już w tej chwili Chorwacja wchodzi do Unii, także my naprawdę jesteśmy już starymi państwami członkowskimi, tak się nas traktuje. Znaczy traktuje nas się poważnie, znacznie poważniej niż to było 10 lat temu, bo byliśmy tacy trochę jeszcze nieprzysposobieni do Unii, a sam Parlament Europejski, bo pan pytał, jakie to ma znaczenie. Mhm. Oczywiście Parlament Europejski nabrał właśnie znaczenia wraz z moją kadencją, dlatego że bardzo starałem się o to, by wszedł w życie traktat lizboński. To były moje pierwsze działania. 2009 roku. W 2009 roku. Żeby pojechałem do Czech, pojechałem do Irlandii, gdzie było głosowanie, referendum, żeby ten traktat jednak jakoś został zaaprobowany i dzięki temu rola parlamentu niepomiernie wzrosła. Proszę sobie wyobrazić, na początku w 1952 roku i w następnych latach miał wyłącznie funkcje doradcze. Właściwie aż do 1992 roku, a więc zaledwie 20 lat temu, nadano parlamentowi takie funkcje współdecydowania. Oprócz tego doradztwa i takich stałych dyskusji z komisją, z radą, parlament nabrał rzeczywiście takich funkcji ustawodawczych 20 lat temu. Natomiast na mocy tego ostatniego traktatu, który wszedł w życie 3 lata temu, to już naprawdę jest to tak właściwie jak polski Sejm. Niczego nie można w Unii Europejskiej ustanowić bez decyzji samego Parlamentu Europejskiego. Sama też funkcja kontrolna tego, że przewodniczący komisji musi być uzgadniany, a także, że parlament musi przyjąć sprawozdanie budżetowe. Tak, a poza tym może złożyć wotum nieufności wobec komisji, przewodniczącego komisji. To jest tak jak w polskim Sejmie, a więc ta, słusznie pan zauważył, działalność kontrolna, działalność ustawodawcza. Możemy również naciskać komisję, chociaż nie mamy inicjatywy ustawodawczej. Właściwie pod tym względem trochę mniej możemy niż polski Sejm, bo nie możemy sami składać ustaw, ale możemy jednak wywierać duży nacisk na komisję, a poza tym jest taka obywatelska inicjatywa, znaczy obywatele Unii Europejskiej mogą zaproponować również rozwiązania legislacyjne. Parlament Europejski na pewno tu będzie sprzyjał obywatelom, żeby mogli takie propozycje składać. Polskich parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim jest 51 w tej chwili. Jak oni są postrzegani, ich praca, w jakie tematy najchętniej się angażują? Wie pan, kiedyś to było tak, jeszcze 5-7 lat temu, przed traktatem lizbońskim mogliśmy wpływać na około 35-36 różnych obszarów działania Unii, a ich jest naprawdę wiele. Unia Europejska dzisiaj wpływa na 70% tego, co się dzieje w kraju. A więc nasze ustawodawstwo to jest aż 2/3 wszystkich ustaw, rozporządzeń i działalności zgodnej z prawem w naszym kraju. Teraz jest tak, że aż ponad 80 różnego rodzaju dziedzin i decyzji w Unii Europejskiej, to jest ogromna ilość.
niemal całe pole działania w Unii Europejskiej jest pokryte przez Parlament Europejski. A jeśli tak, to nasi posłowie, to 51 osób wybranych w bezpośrednich wyborach w Polsce, mają olbrzymie możliwości działania. Od polityki rolnej, aż po handel zagraniczny, od rynku wewnętrznego Unii, aż po fundusze strukturalne, od badania, innowacji, aż po politykę zagraniczną, na przykład partnerstwo wschodnie. Trudno wyliczyć tej dziedziny, bo powtarzam, jest ich 80 kilka, na które Parlament bezpośrednio wpływa. Można sobie wyobrazić, ponieważ mamy około 20 komisji w Parlamencie. Jesteśmy we wszystkich komisjach reprezentowani jako Polacy. To oczywiście w każdej z nich możemy mieć wpływ i jest to naprawdę dużo pracy, dlatego że zaledwie 51 polskich posłów musi objąć swoją działalnością wszystkie pola działania parlamentu. Jak pan sobie wyobrazi, że w Polsce mamy w Sejmie 460 posłów, to jest ta liczba, która musi objąć swoim działaniem to, co się dzieje w naszym kraju. Jest nas znacznie mniej, a więc mamy niewątpliwie więcej pracy. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był profesor Jerzy Buzek. Dziękuję. A teraz zapraszam Państwa na informacje w filmowym skrócie. Parlament Europejski to jedna z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej. Współdecyduje o kształcie budżetu wspólnoty, a także udziela absolutorium z jego wykonania dla Komisji Europejskiej. W odróżnieniu od Parlamentu Krajowego nie może jednak zgłaszać własnych aktów prawnych. Ma natomiast wpływ na ich kształt podczas procedur uchwalania stosowanych przez Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Każdy z nas może do Parlamentu Europejskiego złożyć petycję w sprawie dotyczącej wspólnoty. Strasburg, Luksemburg oraz Bruksela to trzy miasta, w których pracuje Parlament Europejski. Trzeba więc uważać, gdzie umawiamy się na spotkanie z urzędnikami czy też europosłami. W Strasburgu znajduje się główna siedziba, natomiast większość posiedzeń komisji parlamentarnych odbywa się w Brukseli. W Luksemburgu działa natomiast sekretariat generalny parlamentu. Charakterystyczna flaga ze złotymi gwiazdami na granatowym tle to jeden z symboli Unii Europejskiej. Jest to jednak symbol zapożyczony od innej instytucji. Zapraszam na kartkę z kalendarza. 8 grudnia 1955 roku Rada Europy zaakceptowała projekt swojej flagi składającej się z 12 gwiazd na granatowym tle. Zachęcała jednocześnie inne instytucje do posługiwania się nią. Dzięki inicjatywie Parlamentu Europejskiego symbol ten został w 1985 roku uznany za symbol wspólnoty europejskiej, poprzedniczki Unii Europejskiej. Dziś wszystkie organy wspólnoty europejskiej, które czasami mają duże problemy z porozumieniem się, zaakceptowały jednogłośnie wybranie tego jednego symbolu jedności. Nie trzeba jechać do Brukseli czy Strasburga, by dowiedzieć się, co słychać w Parlamencie Europejskim. Ba, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Sporo informacji na ten temat można znaleźć w sieci. Ciekawe strony www podpowiadać będą Państwu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Znajduję się na europarlament.pap.pl. Strona wyglądem przypomina wirtualną Polskę albo Onet. Także taki typowy portal. Typowy portal, tak, ogólnopolski. Można liznąć tutaj kawał historii, sprawdzić, jakie dokładnie kompetencje mają dani europosłowie, całą strukturę właśnie Europarlamentu. Można też odbyć wirtualny spacer. Wirtualny spacer jest bardzo teraz popularną metodą na tego typu stronach. Też możemy zobaczyć, jak wygląda wewnątrz właśnie cała ta siedziba Europa Parlamentu. Jest najlepszą stroną dla osób, które chcą się dowiedzieć czegokolwiek o Europejskim Parlamencie. Na stronie głównej mamy najnowsze newsy, które są bardzo przejrzyste i możemy się szybko dowiedzieć, co się w nich działo. Mamy również zakładki, jeśli chcemy się na przykład dowiadywać, co się dzieje tylko w Polsce.
To wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka już za tydzień. Odwiedzimy w nim Strasburg, pokażemy, co dzieje się na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego oraz czym zajmuje się taka instytucja jak parlamentarium. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.